próbowałem wszystko. Eksperymentowałem z saletrą, siarką i cukrem. Z pudełka od zapałek mogę ci skonstruować bombę. Jest 1000 możliwości. Trzeba tylko mocno upchać. Mocno upchać. Jego narodziny. Najpierw na świat wyszła lewa stopa. Wypchnął ją całą, ale obiema rękami mocno trzymał się brzucha. Myślałam, że wszystko ze mnie wyrwie, kiedy go wyciągali. Ciągle krzyczeli mi do ucha. Nie rezygnuj z niego, z dziecka. Ale ja już nie wiedziałam z jego dziecka. Kiedy zobaczyłam go później, miał zamknięte oczy i usta. Ja wiedziałam, że nie śpi. Podnieśli mu powieki i świecili w źrenice. A on? On tylko patrzył w przestrzeń. I nawet nie płakał. Tak już zostało. Musimy być przytomni. Chcę się na tobie obrócić w popiół. Nigdy nie jesteś syty? Nie. Nie ma też nas cenia. Musimy zapłonąć i katapultować się. Tylko mi tu nie zasypiaj. Ostatnio zaśniłeś mi całą poduszkę. Leżało za garażem. Co robiłaś za garażem? Dziwiłam się. To jest papier gazetowy. Spalony. Częściowo spalony. Ale zajrzałam do środka. I tam był kos. I on też był częściowo spalony. Gazeta jest sprzed 2 tygodni. Kos pewnie tak samo. Ale co z tym zrobić? Wyrzuć to. No tak. Ale z kurtem. Dlaczego nie mogliśmy coś z nim robić? Ponieważ to on był za garażem. Ale kurt nie strzela do kos. Człowieku. Kobieto! 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 Co mnie to interesuje? Martwy na pół spalony kos w gazecie sprzed 2 tygodni. Nic nie robić? Mamy nic nie robić, kiedy nasz syn siedzi za garażem i pali martwe ptaki, kiedy coś takiego sprawia mu przyjemność. Nieważne jest to, że w garażu jest samochód perpetyczny, który może w każdej chwili eksplodować, kiedy mój syn siedzi za garażem i pali martwe ptaki! Nasz syn przechodzi okres dojrzewania! Gazeta jest przed 2 tygodni, tak był martwy, koniec, kropka! Widziałem go w kinie, kiedy podjeżdżam, przytula się do mnie i wtedy piersiami wtula się w moje plecy. Czuję to! Nawet skórzana kurtka nie przeszkadza. Dobrze jest mieć taką delkość między nogami. Ona też to lubi! Co ci jest? Nic. Tak długo już tak siedzisz? Nie. Usiadłeś tutaj, kiedy wychodziła? Nie wiem, daj mi spokój. Siedziałeś tak przez cały czas. Myślisz o czymś? Nie sądzę. Myślałeś o mnie. Zgłupiałaś. Czekałeś na mnie. Jesteś nienormalna. Idziesz ze mną spać?